Cześć, tu Adam. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak nie pozostawiać śladów podczas Waszych leśnych wędrówek, czyli o tak zwanej idei Leave No Trace. Zniknął. Nie zostawił żadnego śladu. Prawdziwy Leave No Trace. Ale zanim osiągniecie taki poziom jak ja, to chciałbym Wam na początku przedstawić, czym jest ta zasada Leave No Trace. Idea Leave No Trace jest programem edukacyjnym, który promuje świadomą i odpowiedzialną turystykę w plenerze. Początkowo był skierowany do wspinaczy, do przewodników, do turystów górskich w odpowiedzi na zaśmiecanie i dewastację gór. Projekt wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, natomiast jest on tak uniwersalny, że praktycznie jest stosowany dzisiaj na terenie całego naszego globu. Idea Leave No Trace spisana jest w 7 punktach i pozwala nam aktywnie cieszyć się wypoczynkiem na łonie natury, jednocześnie jej nie szkodząc. Często ta idea kojarzona jest ze środowiskami bushcraftowymi bądź survivalowymi. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzisz na jagody, na grzyby, uprawiasz turystykę pieszą, rowerową, a nawet kajakową, czy chodzisz z kijami Nordic Walking, to tak naprawdę ta idea jest również dla Ciebie, bez względu na wiek i bez względu na to, gdzie tą turystykę uprawiasz. Pamiętajcie, że nie chodzi tutaj o zacieranie śladów po sobie, ale o to, żeby ich w ogóle nie produkować. No dobra, ale przecież nawet w lesie trzeba czasem dwójkę zrobić. No oczywiście i o tym za chwilę Wam powiem, jak to zrobić. Jak ją zrobić? No dobra, ale przecież nawet w lesie czasem trzeba dwójkę zrobić. Oczywiście i o tym będziemy mówić za chwilę. Zasada pierwsza. Zaplanuj i przygotuj się, zanim wyruszysz. Idea Leave No Trace zaczyna się właśnie w domu, przed wyruszeniem do lasu. To właśnie na tym etapie należy odpowiednio dobrać sprzęt do naszej wędrówki, przygotować sobie odpowiednią ilość jedzenia, żeby później w trakcie nie generować kolejnych śmieci, czy chociażby odpowiednią ilość wody, żeby po drodze nie kupować kolejnej wody w butelkach PET. To właśnie na tym etapie również przygotowujemy sobie mapę do naszej wędrówki, sprawdzamy lokalne warunki, przepisy, no i też warto chociażby sprawdzić na mapach, czy nie ma zakazu wstępu do lasu, a mapę możecie zawsze pobrać z banku danych o lasach. Druga zasada brzmi: trzymaj się szlaków i biwakuj w odpowiedni sposób. Idąc po lesie staramy się wykorzystać te istniejące szlaki, ścieżki, które już są. Nie ma sensu wydeptywać nowych, nie ma sensu przygniatać roślin, które rosną, szczególnie na delikatnym podłożu, ponieważ ich regeneracja może potrwać bardzo długo. A tym samym może też się zdarzyć taka sytuacja, że inni, którzy po nas będą przychodzić, będą wykorzystywać ślad po nas, więc znowu będzie się tworzyć kolejna trasa. Wędrując po lesie, staramy się wykorzystać możliwie jak najbardziej istniejące szlaki i ścieżki. Jeżeli idziemy całą grupą i mamy wąską ścieżkę, to idziemy gęsiego, po to, żeby nie wydeptywać boków. Natomiast jeżeli na naszym terenie nie ma takich ścieżek, no to staramy się iść w jak największym rozproszeniu, po to, żeby nadmiernie nie wydeptywać roślinności i żeby nie tworzyć nowych ścieżek. Wiem, że to jest trochę dziwne, co teraz powiem, ale w myśl idei Leave No Trace, nawet jak macie kałużę na środku swojego szlaku, no to nie powinniście obchodzić jej z boku, wydeptując rośliny po bokach tej kałuży, tylko albo przeskakujemy tą kałużę, albo po prostu przez nią przechodzimy, ponieważ my, jako świadomi użytkownicy lasów, wybieramy trochę ten brud, wybieramy ubłocenie się i wybieramy takie aktywne spędzanie wolnego czasu, nie myśląc o tym, że wrócimy czyści do domu, więc idea Leave No Trace zakłada również, że tą kałużę pokonamy trochę inaczej. Staramy się biwakować w miejscu o mocnym podłożu, na przykład na piachu, na mchu. Staramy się nie rozbijać namiotu tam, gdzie rosną młode drzewka, tam, gdzie kwitną kwiaty. Najlepszym chyba sposobem, najmniej ingerującym w przyrodę, jest biwakowanie w powietrzu, czyli na hamaku i dodatkowo jeszcze płachta biwakowa nad głową. Należy zwrócić uwagę, aby przy tym sposobie biwakowania w hamaku taśmy montażowe do drzewa były odpowiedniej szerokości, żeby nie niszczyły kory drzew. Też dobrze mieć na uwadze, że nie wbijamy niczego w żywe drzewa. Często spotyka się
jakąś taką praktykę, że ktoś wbije nóż w drzewo po to, żeby zrobić sobie wieszak. Ja wierzę w to, że nasza inwencja jest na tyle bogata, że z pewnością znajdziemy jakiś wieszak w terenie, taki naturalny. Biwakuj z dala od źródeł wody, minimum 50 metrów. I nie chodzi tylko tutaj o możliwości skażenia wody, ale także o pozostawienie pewnej przestrzeni zwierzętom, które będą chciały w nocy przyjść się napić. Pamiętajcie, by nie rozbijać się na widocznych ścieżkach zwierząt, a także w miejscach, gdzie zaobserwowaliście, że ktoś wcześniej się rozbił. Na przykład jest placek wydeptany roślinności. Musimy zostawić to miejsce, rozbić się gdzieś dalej, po to, by ta roślinność w danym miejscu mogła się zregenerować. Nie zaskoczę Was pewnie tym, że po naszym biwakowaniu nie może pozostać ani jeden ślad. Nasze obozowisko musi być czyste, nie może być żadnych śmieci, a przyrodę taką, jaką zastaliśmy, taka ma po naszej wizycie pozostać. Jedną z najważniejszych zasad idei Leave No Trace jest, by zadbać o swoje odpady i śmieci. Widać, że tutaj ta osoba kompletnie o tym nie pomyślała, zostawiając jakieś niedopałki po papierosach, czy nawet kratkę grillową, ale zawsze warto mieć ze sobą worek na śmieci po to, żeby wszystkie swoje odpady zabrać do domu. W zasadzie Leave No Trace jest jedna prosta sprawa. Przyniosłeś swoje odpady, to zabieraj je ze sobą do domu. Nie! No co jest? Przecież się rozłoży. Wszystkie elementy organiczne, w tym resztki naszego jedzenia, musimy również zabrać ze sobą. Nie może tak być, że szpecimy krajobraz jakąś skórką od banana, która będzie się wiele miesięcy rozkładać w lesie, a nawet na terenach górskich jeszcze dłużej. Także absolutnie zabieramy wszystko ze sobą. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. Żeby to był ostatni raz. Ostatni. Często powtarzam, że wodę najlepiej brać w bidonach. Coś, co jest wielokrotnego użytku i na pewno zabierzemy to ze sobą do domu, a nawet wykorzystamy taki bidon przez jeszcze wiele lat. Wszystko to robimy po to, żeby nie generować kolejnych śmieci. Ale słuchajcie, ja jeszcze stosuję coś bardzo ciekawego. Otóż do pakowania żywności stosuję woskowijki tak zwane, czyli nawoskowane bawełniane chusty. Świetnie nadają się do przechowywania żywności. No dobra, obiecałem Wam, że podpowiem, co zrobić z tak zwaną dwójką. Żarty żartami, ale sprawa jest naprawdę poważna. Jak się okazuje, no, zabieramy ze sobą jedzenie, spożywamy to jedzenie, więc prędzej czy później każdy z nas musi pójść w krzaki. No i co dalej? Zasada jest bardzo prosta. Pamiętajcie o tym, że no, niestety musimy o nasze odchody również zadbać. Nawet w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych odchody zabierane są również ze sobą, tak jak resztki jedzenia czy śmieci. Starajcie się nie pozostawiać waszych odchodów na wierzchu, tylko zakopać je na odległość minimum 50 metrów od miejsca waszego obozowania i od źródeł wody. To jest bardzo ważne po to, żeby osoba, która po was przychodzi w to miejsce, nie natrafiła na minę. Zasada czwarta. Pozostaw przyrodę w stanie nienaruszonym. Mam nadzieję, że jest to zasada bardzo oczywista, ale chodzi tu również o to, żeby nie zabierać pamiątek z lasu. Pamiętajcie, że zabierając coś z lasu, uniemożliwiamy innym osobom zobaczenie tego. Więc nie zrywamy kwiatów, nie zabieramy cegieł, tak, tak. Pamiętajcie, że zasada Leave No Trace dotyczy również zabytków. Zostawiamy to wszystko na swoim miejscu i niech inni również się cieszą tym widokiem. No przecież, jeżeli każdy turysta zabrałby ze sobą do domu na pamiątkę kawałek cegły jakiegoś zabytku, no to po jakimś czasie praktycznie tego zabytku by nie było. Czyli nie zbieramy pamiątek, ale kolekcjonujemy wspomnienia. Zasada piąta. Minimalizuj skutki używania ognia. Oczywiście trudno wyobrazić sobie biwak bez ogniska, ale zgodnie z filozofią Leave No Trace staramy się ograniczyć to do minimum, szczególnie korzystając tylko z miejsc wyznaczonych, a nawet nie rozpalając ogniska, a korzystać z kuchenek gazowych. Jeżeli już musimy rozpalić ognisko, to starajmy się korzystać tylko z miejsc wyznaczonych. Nie tak jak tutaj ktoś sobie na dziko rozpalił ognisko. I tak naprawdę jest to zachęta dla innych, że tutaj można palić ogień. Oczywiście nie wolno tutaj palić ognia. Jeżeli już korzystacie z ogniska w miejscu wyznaczonym, pamiętajcie, żeby to było małe ognisko, całkowicie pod waszą kontrolą i żeby wszystkie szczapki były wypalone do białego popiołu. To jest bardzo ważne, ponieważ niedopalone elementy potrafią się rozkładać przez wiele lat. Oprócz tego na koniec starannie zalewamy ognisko i rozgarniamy zimne popioły po to, żeby mieć absolutną pewność, że ognisko jest dogaszone. Zasada numer 6. Respektuj życie dzikich zwierząt.
W tej zasadzie chodzi o to, aby obserwować przyrodę, szanować ją, z dystansem traktować zwierzęta, nie podchodzić, nie głaskać, a przede wszystkim nie dokarmiać. Pamiętajmy, że nasze jedzenie może dzikim zwierzętom zaszkodzić. Także pamiętajcie o to, żeby również dbać o to, żeby pożywienie, które przeznaczamy na biwak, nie leżało po prostu na wierzchu. No i wreszcie ostatnia, siódma zasada. Szanuj innych użytkowników terenu i szlaku. Być może jest to banalne, ale pamiętaj, że nie jesteś jedynym użytkownikiem lasu. Rób wszystko, aby tobie i innym turystom czas w lesie mijał przyjemnie, więc nie hałasuj, nie słuchaj głośnej muzyki oraz bądź uprzejmy. Wyjątkiem od zachowania ciszy są oczywiście miejsca, gdzie występują niedźwiedzie. Tam możemy maszerować nieco głośniej. Na wąskiej ścieżce pamiętaj o zasadach pierwszeństwa. Idący pod górę ma zawsze pierwszeństwo przed schodzącym, idący pieszo zawsze ustępuje miejsca osobie jadącej na koniu, a rowerzysta ustępuje i konnym, i pieszym. Poznaliście już wszystkie zasady niepozostawiania po sobie śladów w lesie, ale przy planowaniu waszych leśnych wędrówek może być pomocny również tak zwany niezbędnik bezpiecznego turysty, który dostępny jest na stronie internetowej Lasów Państwowych. Są tam dla was przygotowane ciekawe infografiki, które ułatwią wam chociażby spakowanie plecaka czy wybór odpowiedniej aktywności do waszych upodobań. Jeśli spodobał wam się dzisiejszy odcinek, to wbrew idei Leave No Trace zostawcie po sobie ślad, dając łapkę w górę i subskrybując nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja się z wami już żegnam i do zobaczenia na szlaku. Aha, i zapraszam do oglądania podcastu Między Drzewami, prowadzonego przez moich znajomych na kanale Lasów Państwowych.